Serdecznie witamy w lekko już przedświątecznej atmosferze. Dzisiaj jesteśmy bardzo podekscytowani, bo pierwsza recenzja dorosłego klienta, pana Pawła Hadaja, który zresztą okazał się być moim kolegą z czasów szkolnych i właściwie to jest chyba dobre miejsce i pora, żeby go przeprosić, że go tak od razu nie poznałam. Dzień dobry, nazywam się Paweł Hadaj. Mam przyjemność opowiadać dzisiaj o książce autorstwa Szymona Hołowni i Marcina Prokopa. Wszystko w porządku, układamy sobie życie. Tydzień temu otrzymałem książkę z prośbą o powiedzeniu o niej kilka słów. Powiem szczerze, że byłem nastawiony do niej dosyć sceptycznie, dlatego że w ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiło się całe mnóstwo książek biograficznych. Kto żyw, siada do maszyny, siada do komputera i pisze biografię. Te biografie często są nudne, pozbawione sensu, pozbawione logiki. Tymczasem książka 500 stronic pochłonęła mnie w ciągu dwóch, maksymalnie 2,5 dnia. To bardzo ciekawa opowieść dwojga ludzi, dwóch przyjaciół, z których jeden z nich to stateczny, ułożony o chadeckich poglądach, to Szymon Hołownia, natomiast drugi, całkowicie zwariowany facet, to Marcin Prokop, który za cel postawił sobie przewrócić wszystko do góry nogami, przewrócić całe życie Szymona Hołowni. Są przyjaciółmi, ale są jak niebo i ziemia, są jak woda i ogień, są jak czarne i białe. Książka pod tytułem Układamy sobie życie to swoistego rodzaju próba zaszufladkowania swoich wspomnień, swoich przeżyć, swoich bardzo ciekawych dykteryjek życiowych w symbolicznych pudłach Andy Warhola. Andy Warhol przez całe swoje życie składał do pudeł wszystkie swoje wspomnienia. Tak samo dzieje się w tej książce. Książka składa się, tak jak powiedziałem, z dwóch części. Pierwsza część napisana na stronach w kolorze pomarańczowym to opowieści Szymona Hołowni, natomiast na stronach zielonych swoje przygody, swoje przeżycia, swoje wspomnienia opowiada Marcin Prokop. Osobiście bardziej odpowiadają mi strony zielone tej książki, bowiem przypowieści Marcina Prokopa są ciekawsze, bardziej burzliwe i bardziej twórcze, aniżeli stateczne, rzeczowe, wręcz ustatkowane opowieści Szymona Hołowni. W tej książce zawarta jest też wiedza o świecie, nie tylko o samych autorach, ale i o świecie. Opowiadają mnóstwo wspaniałych przygód, historii, wspomnień, przeżyć, zarówno które się działy w Polsce, w kraju, w miejscach pracy, gdzie pracują, jak również w czasie swoich podróży, które odbyli. Bo trzeba wiedzieć, że z tej książki dowiedziałem się, że Szymon Hołownia to wielki podróżnik. Nie chciałbym opowiadać o treści tej książki. Chciałbym tylko wspomnieć, że autor Stron Pomarańczowych podróżuje każdego roku i przebywa około 200 tysięcy mil samolotem. Kilka osób zapytało mnie o to, czy ja tę książkę polecam. Owszem, i uważam, że ta książka powinna być w każdym worku inteligentnego Mikołaja. Co mi się osobiście w tej książce podoba, to to, że nie jest taka wymagająca czasowo. To znaczy można siąść, poczytać 15 minut, odłożyć ją i wrócić do niej albo za 2 dni, albo za tydzień, albo za pół godziny. To już jak to woli. Oczywiście wszystko w porządku, książka do końca tygodnia z 15% rabatem, ale ja bym jeszcze chciała Państwu przypomnieć, że rozpoczynamy loterię świąteczną. Właściwie można powiedzieć już doroczną. Szczegóły na jej temat oczywiście w księgarni. Zapraszamy. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun.